temat dzisiejszego rozważania, bo trudno mówić o kazaniu, ale rozważania jest pokój, sprawa praktyczna. Ja sobie zdaję sprawę, że słowo pokój, czy w ogóle pokój już jest tak omówione w Kościele, już jest tak, ja sam chyba z parędziesiąt kazań słuchałem na ten temat, na różnym stopniu, różnym aspekcie pokój mamy, wydaje nam się, że to już coś więcej na temat powiedzieć. Ale jednak mnie Bóg zaskoczył w swoim słowie, bo pokazał mi coś praktycznego, coś zupełnie praktycznego na temat swojego pokoju. I wiecie, w późniejszym czasie przejdziemy do tego słowa. Będziemy dzisiaj mówić głównie z listu do Filipian, z samej końcówki. I ja wam powiem, podzielę się takim tylko moją taką uwagą, że ja lubię czytać listy apostoła Pawła w Nowym Testamencie, same końcówki. To znaczy nie, że innych nie czytam, ale szczególnie jak czasami czytam sobie same wybrane końce listu. Dlaczego? Dlatego, że pomijając temat w danym liście, jak apostoł dotyka, to tam znajdują się takie wskazówki do życia, bardzo praktyczne, takie strzały. I jak czytamy, to jest jakiś temat listu, bardzo głęboki, o nie wiem, przyjściu Pana albo do Koryntian, tam w innym, a na końcu Paweł lub inny autor listu mówi takie, a to róbcie, a tego nie róbcie, a to zwracajcie uwagę. I to pomaga mi, bo to są bardzo praktyczne takie uwagi, bardzo króciutkie do naszego życia. Jak się mamy zachować? I dzisiaj nie inaczej będzie. Będziemy mówili właśnie, skupiali się w późniejszym czasie na liście do Filipian. Ale dlaczego pokój? Bo pokój to jest takie słowo, które dzisiaj jest bardzo nośne, tak w zasadzie wszyscy mówią o pokoju, tak myślimy o wojnie, myślimy o tym, co się dzieje na świecie i każdy z nas widzi, że tego pokoju nie ma. I dzisiaj każdy to słowo pokój odmienia na wszelakie różne wersje. I dlatego dzisiaj chcemy się skupić też, czy chrześcijanin ma się poddawać tym czasom, kiedy tego pokoju na świecie brak. Czy my mamy źródło, czy my mamy inny pokój, którym powinniśmy żyć? I każdy dzisiaj powinien sobie łącznie ze mną zadać pytanie, co mnie wypełnia? Co mnie dzisiaj wypełnia? Mówimy do Kościoła, mówimy do ludzi nawróconych, ale to pytanie musisz sobie, bracie i siostro, zadać, bo ja też go zadaję dla siebie. Co mnie dzisiaj wypełnia? Czy jest to pokój i czy jest to pokój Bożego rodzaju. Dlatego, że znowu dzisiaj będziemy musieli dotykać przekładu polskiego i niestety dochodzimy, że w polskim przekładzie nie ma słów oddających do końca czasami zamysł Boży, ale o tym później. Poprzednio, kiedy zwiastowałem, miałem też, mówiłem o Gedeonie i tam temat pokoju właśnie się przewijał. Gedeon, pamiętamy, nazwał Boga, Pan jest pokojem. Bóg go obdarzył, Gedeona, pokojem w trudnych czasach. To były czasy wojny, czasy niedoli, czasy ucisku i czasy zagrożenia. I kiedy Bóg się spotkał z Gedeonem, pamiętamy, ja zaraz to przeczytam, ten fragment, on powiedział, Pan jest moim pokojem. Do czego był ten pokój? To był pokój do działania tutaj na ziemi. To był pokój, który dotykał nie tylko jego ducha, ale jego ciała i jego duszy i jego myśli. Dlatego, że Gedeon został powołany do wykonania pewnego zadania, do oczyszczenia. Tak znamy całą historię z Księgi Sędziów, nie będę teraz tego dotykał. Ale on został powołany do działania. On został powołany do konkretnej misji. I dlatego Bóg obdarzył go pokojem. W Księdze Sędziów możemy przeczytać, przypomnieć sobie te słowa, to jest 6 rozdział 23-24. Pan go jednak zapewnił, bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Po dziś dzień ten ołtarz stoi w Ofrze Abiezeryjskiej. Gedeon dokładnie powiedział w oryginale Pan jest szalom. Dlaczego mówię, że język polski znowu tutaj nam nie pomaga zrozumieć? Dlatego, że słowo szalom
daleko, daleko więcej wykracza, jak zobaczymy za chwileczkę, poza słowo pokój. My tłumaczymy go jako pokój, pokój, ale musimy w domyśle wiedzieć, że tam jest użyte hebrajskie słowo szalom. W swojej Ewangelii, czy to w swojej Ewangelii Jezus potwierdził nam to samo, to nie było tylko do Gedeona, nie mówimy tylko o Starym Testamencie, ale Jezus dokładnie przyniósł dla swoich uczniów te same słowa. I w Ewangelii Jana 14:27 zapisane zostały takie słowa, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam. Jaki pokój? Mój. Mój pokój. Nie taki, jak świat daje. Nie taki. Daję wam go inaczej, niż daje świat. Czyli widzicie, na świecie jest pokój, jakiś pokój. Ale Jezus zwraca uwagę. Mój pokój, inny. Inny. Niech myśli nasze oderwią się od tego, co jest zakodowane, mówiąc o światowym pokoju, tak? Brak wojny i tak dalej. Mój pokój daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. I znowu greckie słowo, które tam jest eirne użyte, to jest odpowiednik hebrajskiego szalom. Także Jezus mówiąc o pokoju używa tak naprawdę słowa szalom. Mój szalom daję wam. List do Rzymian mówi nam też coś o pokoju i w zasadzie to jest pokój tego samego rodzaju, ale inny, bo jeszcze mówi nam, list do Rzymian 5:1, mówi nam o pokoju z Bogiem. I na to chciałem zwrócić uwagę, bo to była pierwsza myśl, która mnie dotknęła. Pokój ducha to nie jest to samo, co pokój duszy i myśli i ciała. I czytajmy list do Rzymian 5:1. I autor mówi tak, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc pierwsza myśl jest taka, że jest pokój z Bogiem, który dotyka naszego życia wiecznego. Jest to pokój do zbawienia, pokój do usprawiedliwienia, pokój do wybaczenia grzechów, oczyszczenia z grzechów i mamy go dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest pokój z Bogiem. Ale jest coś takiego, co się nazywa Boży pokój w nas. I ten zdarza nam się, że my albo mi się zdarzyło, nie będę, bo może nie mieliście z tym problemów, że te dwa pokoje mi się myliły. Że myśląc o pokoju z Bogiem, miałem na myśli, że automatycznie jest to pokój, który jest Boży we mnie, a okazuje się, że nie całkiem. Więc zdarza nam się nie rozróżniać tych dwóch pokoi, choć jeden wynika z drugiego, ale nie jest to automat. Czasami jesteśmy zdziwieni, że osiągając pokój z Bogiem, dostępując zbawienia, automatycznie nie wypełnia nas Boży pokój. Zgadzacie się z tym? Jest tak? Że można być Bożym dzieckiem, można być zbawionym i nie mieć Bożego pokoju w sobie, ale jednocześnie mieć pokój z Bogiem, dlatego że zbawienie jest dokonane, tak? Więc podsumowując ten wstęp na razie. Pokój z Bogiem dotyczy zbawienia i życia wiecznego. Pokój Boży w nas dotyczy życia tu na ziemi. On dotyczy naszej cielesności. To esencja hebrajskiego szalom, który często w języku polskim, tak jak powiedziałem, zamieniamy na pokój. Więc rozróżnijmy te dwa stany, że pokój Boży w nas dotyka myśli, emocji, decyzji i tego wszystkiego, co wypływa z cielesności. Pokój z Bogiem dotyczy ducha i naszego zbawienia. Dlaczego więc, i to jest pytanie dzisiejszego wieczoru, dlaczego więc, mając pokój z Bogiem, zdarza się nam brak pokoju Bożego w sobie. Bo tak się czasami zdarza. Dlaczego więc mając pokój z Bogiem, zdarza się, że nie mamy Bożego pokoju w sobie? I widzę tutaj dwa powody i o tych dwóch powodach dzisiaj chcę troszkę powiedzieć. Pierwszy dotyczy tego, że jeśli jest dawca, który daje nam pokój, który pokój chce dać, a czytaliśmy, że dawca dał go Gedeonowi,
czytamy, że Jezus daje nam swój pokój. Więc jeżeli jest dawca, który chce nam go dać, dawcą jest Bóg, dawcą jest Jezus, to jest też ktoś, kto chce nam go zabrać. Amen. Że jest diabeł, który przychodzi, aby zabrać wierzącym pokój. Więc jak to robi diabeł? Jakimi metodami, jeżeli jesteśmy już ludźmi wierzącymi? A więc wysuwa oskarżenia, roznieca wrogość, wzbudza niepokój, zawłaszcza nasz umysł swoimi myślami, choćby światowymi. Choćby, słuchajcie, bardzo prosty przykład. Jeżeli chcesz być, doznać stanu niepokoju, oglądaj wiadomości cały czas. Zobaczysz cały czas. Kryzys, wojna, wojna, kryzys, kryzys, wojna, wojna, kryzys. Powiedzcie mi, jak w tej atmosferze człowiek ma funkcjonować w pokoju? Będziesz spał i będą ci się śniły wszystkie najgorsze rzeczy, które na świecie mogą się wydarzyć. A nie do tego jesteśmy powołani. A więc diabeł robi to przez wysuwanie oskarżeń w stosunku do siebie, brak przebaczenia do siebie, oskarżeń w stosunku do drugiego brata, siostry i tak dalej. Bóg zawsze kieruje nas ku przyszłości. Bóg nigdy się nie cofa w naszym życiu. On mówi, zbawia cię tutaj, gdzie jesteś, a teraz idziemy ku przyszłości. Natomiast diabeł w swoim postępowaniu będzie nas kierował do przeszłości. I będzie nam próbował przypominać, słuchaj, ale pamiętasz, co zrobiłeś? Albo pamiętasz tego brata, słuchaj, pół roku temu, a krzyczał i jeszcze źle mówił. Albo coś takiego. Będzie kierował nas w tym wszystkim do przeszłości. Będzie grał na naszych emocjach, będzie grał na naszych odczuciach i używał do tego wszystko to, co kiedyś się wydarzyło. I wiecie co? Doszedłem do wniosku, że diabeł w swoim postępowaniu jest bardzo skrupulatny. I może to dziwnie brzmi, bo skrupulatność jest cechą pozytywną. Ale słuchajcie, diabeł jest skrupulatny, dlatego że on ci wyliczy wszystko i o niczym nie zapomni. Natomiast Bóg przychodzi nie ze swoją skrupulatnością. Bóg przychodzi do nas ze swoją szczodrością i mówi, nad tym jest krew Jezusa Chrystusa. Nad tym jest krew Jezusa Chrystusa. Ja ci przebaczyłem. Ja to wymazałem. Ja to wyrzuciłem daleko więcej, daleko za siebie. Może ty jeszcze o tym pamiętasz, ale nie daj sobie przypominać diabłu. Nie daj sobie przypominać diabłu. Więc co w takiej sytuacji bardzo praktycznie mamy robić? Słowo znowu nas zachęca, że mamy coś z tym zrobić, nie możemy być bierni. Pierwszy list Piotra 5,8 mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła, niczym ryczący lew wypatrujący łupu. Dookoła kogo on krąży? Dookoła tego świata? Nie, dookoła wierzących. Dlatego, że świat generalnie jest w jego władaniu. To, co Adam oddał, to on sobie z tym światem zarządza. Natomiast wierzący nie. Dlatego krąży dookoła niczym lew wypatrujący łupu. Drugi fragment, Jakub 4,7 mówi tak. Podporządkowujcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, czynnie przeciwstawcie się diabłu, a on od was ucieknie. A więc druga myśl, którą chcę się dzisiaj podzielić, że Boży pokój wymaga od nas aktywności duchowej. Dlatego Jezus mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój. Pokój światowy to jest, wiecie co, mi się taki pokój światowy kojarzy, nogi wyciągnięte, cisza, spokój i fajna atmosfera. Ale Jezus mówi, że daje swój rodzaj pokoju i to nie jest nic związane z letargiem. Jezus daje stan pokoju, który w nas musi akceptować Boży plan i Boży zamiar, i Boże dzieło dla naszego życia. I umiłowanie pokoju nie oznacza bierności w stosunku do zła. Wręcz przeciwnie. Umiłowanie pokoju oznacza głęboką niezgodę na rzeczy, które nie dzieją się według Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Amen?
Zgodzimy się z tym? Bardzo dobrze. Więc Boży, widzicie, Boży pokój w nas to jest aktywność duchowa niezgadzająca się ze stanem zastanym w postaci świata. Boża aktywność, Boży pokój w nas to jest doprowadzanie rzeczy na tym świecie, w naszym życiu, w nas, ale i dookoła nas, zgodnych z wolą Boga. I dokładnie tak czynił Jezus. I wiecie, kiedy musimy się zgodzić z jednym, że Jezus był idealnie wypełniony Bożym pokojem, prawda? To jest wzór. On nie zgrzeszył, nie miał grzechu, doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Więc jego stan był permanentnie, doskonale wypełniony Bożym pokojem. A jak wszedł do świątyni i zobaczył, nazwijmy to po śląsku cieszyńskim, bajzel, to zrobił porządek. I to nie był stan wzburzenia. Nam się czasami wydaje, że Jezus był wtedy wzburzony, że on był zdenerwowany. On nie mógł być zdenerwowany. On po prostu przywrócił to miejsce do Bożego planu, który Bóg założył. I robił tak w każdym miejscu, gdzie się posuwał. Czy on widział chorobę, to ją wyrzucał. Nie mówił, o, to ja teraz będę współczuł razem z tobą, chociaż współczucie jest dobre, ale uzdrawiał i wyrzucał. Jeżeli widział złe nauczanie faryzeuszy, to mówił im między oczy, wy groby pobielane. To nie był stan wzburzenia, to był stan permanentnego doprowadzania otoczenia do Bożej woli. I chciałbym to w swoim życiu osiągnąć, aby właśnie ten rodzaj pokoju jako niezgoda na to, co diabeł próbuje robić, we mnie zawsze istniała. Więc widzimy, że Boży rodzaj pokoju, tak jak powiedziałem, to jest aktywność duchowa, która jest zgodna z tym. Modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli ten stan, który widzimy, który czytamy, który mamy objawiony, wprowadzamy tutaj na ziemi jako Boże Królestwo, jako realność Bożego Królestwa. I to jest, wierzę, że wtedy Boży pokój będzie dotykał nas. Wróćmy na moment do Gedeona. Słuchajcie, kiedy Gedeon stał i miał spotkanie ze swoim, z Bogiem i on był świadomy, co jest przed nim. On był świadomy, że on ma oczyścić wzgórza, że on ma ściąć aszerę, że on ma zrobić porządek, powywalać to wszystko bałwochwalstwo, które się rozprzestrzeniło. I on wiedział, że on może stracić za to życie. I powiem tak, w sensie ludzkim to było bardzo realne, że on przypłaci to życiem. Dlatego, że scena tam troszeczkę dalej od razu o tym mówi, że już go chcieli na dzień dobry ukamieniować rano tylko. A on mówi, Pan jest moim pokojem. Dlatego, że on wiedział, że jak będę czynił rzeczy Boże w moim życiu, to będzie pokój. Możesz leżeć pod piękną palmą, ale jeżeli nie będziesz w zgodzie z Bożym planem dla twojego życia, to nawet na pięknej plaży i na pięknej palmie pokój cię nie dostanie. Będziesz miał niepokój. Możesz być zaabsorbowany robieniem rzeczy dla Bożego Królestwa, zmęczony, styrany duchowymi rzeczami, ale mieć Boży pokój w sobie, dlatego że wiesz, że to, co robisz, masz wymiar wieczny. Amen? Dobrze, to idźmy dalej. To był pierwszy powód, więc działanie diabła w nas, albo koło nas, albo dookoła nas, może polegać na tym, że chce zabrać nam to, co daje dawca, to, co daje Bóg, to, co daje Jezus. Punkt drugi jest taki, kiedy Boży pokój się w nas nie manifestuje, może to być esencją naszej ignorancji w folgowaniu własnej cielesności. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze tak, 4:7. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych, teraz co? Ducha? Nie ducha. Serc i myśli, czyli cielesności. Serc oraz myśli. I nie piszę tutaj właśnie o duchu, ale myśli o tej sferze naszej cielesności. I on mówi, że pokój Boży może nas wypełniać i dotykać
właśnie tej sfery. On pisze bardzo praktycznie. Ten pokój może dotykać wszystko, co w nas. Może dotykać albo powinien dotykać naszego domostwa. Ten pokój powinien dotykać naszej pracy, naszego ciała, naszych myśli. Wszystkiego, co jest cielesne dookoła nas, a jest naszym jestestwem. Ale ta myśl troszkę została przeze mnie wyrwana z kontekstu dłuższego fragmentu i zaraz się o tym przekonamy, dlatego że Paweł mówi tutaj o obietnicy, która jest obietnicą warunkową, że nie dzieje się to z automatu, że nie dzieje się to, że wystarczy być chrześcijaninem i pokój od razu cię zaleje, tylko że musimy na coś uważać i coś robić, aby ten Boży pokój manifestował się w naszej cielesności. Więc Boży pokój w myślach i uczuciach jest skutkiem tego, co my robimy, jak myślimy, jak się zachowujemy i jakie podejmujemy decyzje. Brak Bożego pokoju jest dokładnie tym samym. Jest skutkiem, tylko złym, naszych złych decyzji, naszego złego mówienia, naszego złego zachowywania i złego podejmowania decyzji złych. I wtedy jest brak Bożego pokoju. I przeczytajmy teraz ten fragment tak, jakby należało, czyli zaczynając od wersetu 2 do 8. I to jest ten fragment, w który jest wkomponowana Boża obietnica, że pokój Boży, ten werset, który chyba bardzo często jest w Kościele podnoszony, że pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, jest to obietnica i my często to czytamy, czy w modlitwach, czy w życzeniach, ale przeczytajmy to w kontekście. A więc werset 2 mówi tak. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, z Klemensem i innymi współpracownikami, których imiona zapisane są w zwoju życia. Radujcie się, werset 4. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Werset 5. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Werset 6. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I werset 7, o którymśmy czytali. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie strzegł waszych myśli. Kiedy będzie strzegł? Kiedy wszystkie te aspekty będą naszym udziałem. I wisienka na torcie, werset 8. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, o czym mamy rozmyślać, o tym, co jest prawdziwe, co jest szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wtedy, i wracam do 7, wtedy pokój Boży, który nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Wtedy, nie automatycznie, wtedy, jeżeli będziemy pilnować pewnych sfer swojego życia. I mamy tutaj całą listę, którą właśnie przeczytaliśmy, zachęt i wskazówek, aby Boży szalom, i teraz będę używał tego częściej, Boży szalom wypełniał nas, czyli nie tylko pokój w sensie światowym, ale pokój, taki rodzaj pokoju, jaki zostawił Jezus. Bo Jezus nie zostawił ziemskiego pokoju, tylko zostawił Boży rodzaj pokoju, swoje szalom. I zerknijmy teraz do tego od początku, wersety 2 i 3. O co tutaj chodzi? Zachęcam Ewodię, zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. A więc i dalej jeszcze, i tak proszę Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, z Klemensem, innymi współpracownikami, które imiona są zapisane w zwoju życia. Więc Paweł pisze o konflikcie w Kościele. Dwie kobiety, wymienione tutaj z imiona, ze sobą walczą. Kobiety, które mają pokój z Bogiem, bo są w Kościele, jak dobrze rozumiem. A więc co więcej, on się zwraca do pastora o interwencję. Słuchaj, drogi przyjacielu, ty im pomóż, dlatego że one są w konflikcie.
Ja to przekładam na język dzisiejszego Kościoła. Oczywiście mam nadzieję, że jest to akceptowalne, że to jest bardziej zrozumiałe. Ty się, pastorze, o nich pomódź, ty im pomóż rozwiązać ten konflikt. Konflikt musiał być, słuchajcie, bardzo głośny, dlatego że Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, a Kościół jest w Grecji, 1000 kilometrów. Więc wyobraźcie sobie, że to nie chodziło o jakąś tam sprzeczkę, że ktoś się na kogoś krzywo popatrzył, tylko że konflikt między kobietami był tak silny, że 1000 kilometrów dalej siedzący Paweł w celi w Rzymie o tym pisze. Więc doszły go te informacje, w jaki sposób nie wiemy, ale nie było Facebooka, nie było nawet telefonu, żeby ktoś zadzwonił z kościoła do Pawła i powiedział, słuchajcie, ale tam na Śląsku Cieszyńskim to się mówi krawal. To jest słowo tylko do tej sali, bo jeżeli ktoś to odsłuchuje, to niech sobie zobaczy do słownika ziemi cieszyńskiej, czyli sprzeczka. Więc musiał być niezły krawal, że aż tak daleko to doszły. Doświadczone chrześcijanki, bo o takich czytamy, które głosiły słowo z Pawłem. One były misjonarkami razem z Pawłem, walczące o Ewangelię. W sporze ze sobą nawzajem. I Paweł właśnie o tym pisze. One mają pokój z Bogiem, ale nie mają pokoju w sobie i co więcej, nie mają pokoju między sobą. I stąd całe to moje dzisiejsze głoszenie, że coś takiego jest możliwe, że będąc zbawiony i mając pokój z Bogiem, możesz nie mieć pokoju w sobie, bo go zniszczysz, wystraszysz, jakkolwiek. Mówi nam to coś? To są dzisiejsze czasy. Tak naprawdę 2000 lat temu napisany list, a dzisiaj jakby do współczesnego Kościoła. Możemy wiele takich sytuacji w nim odnaleźć. Dlatego Paweł w wersecie 7 mówi, że to, co jest w nas, musi manifestować się na zewnątrz. Nie możesz mieć pokoju z Bogiem, który by się nie manifestował, nie był widoczny. On musi z nas wychodzić. Pokój i każda inna rzecz, która jest z nas, która jest w nas, która jest darem Boga, musi być manifestowalna na zewnątrz. To musi podlegać weryfikacji. To musi widać. To musi słychać z nas. To musi czuć. Dlatego, że my idąc albo wnosimy Boży rodzaj pokoju, albo wnosimy inny rodzaj niepokoju. I nie chodzimy neutralnie. Albo jako chrześcijanin wnosisz Boży rodzaj pokoju tam, gdzie idziesz, albo wnosisz niepokój. Więc pozbycie się wrogości z siebie, czyli negatywnych uczuć względem innych, o to właśnie apelował Paweł, pisząc ten list. Pozbądź się wrogości. Pozbądź się wrogości, ta wrogość może być w stosunku do siebie, nieakceptowanie i częściej ona jest wrogości w stosunku do kogoś. Bo jeżeli będziemy wypełnieni wrogością, to Boży pokój w nas nie może osiąść. Pomimo nawet, że będziesz miał pokój z Bogiem. Więc to, co się działo pomiędzy tymi dwoma kobietami, musiało mieć wpływ na Kościół. To nie była sprawa tylko ich. Bo skoro to poszło 1000 kilometrów dalej i Paweł pisze w oficjalnym piśmie do tego kościoła, to znaczy, że to miało wpływ i działało na cały kościół. Nie wiemy, być może nawet rozsadzało ten kościół. Może to był spór tak duży, że kościół gdzieś zaczął pękać. Tego dokładnie nie czytamy, ale możemy sobie to wyobrazić, dlatego że jeżeli mamy wrogość do siebie nawzajem, to co Duch Święty może w nas zbudować? Co Duch Święty, jaki rodzaj Ducha Świętego może na nas zstąpić? A więc chodzi o to, aby nasz wpływ nie był negatywny w pierwszej kolejności na siebie, ale także i na społeczność, na Kościół. Czy to dotyczy tylko kobiet? Nie, absolutnie nie. Od razu tu mówię. To dotyczy każdego. To dotyczy nas, mężczyzn, tak samo. To dotyczy każdego. Paweł wymienił tutaj z imienia kobiety, ale
tu nie chodzi o to, czy to są kobiety, czy mężczyźni, dlatego że każdy z nas może wnosić rodzaj niepokoju. Więc miejmy świadomość, że ukryta wrogość pozbawia nas samych pokoju, nas samych, ale także ma wpływ na cały Kościół. Jakie znaczenie ma w takiej atmosferze modlitwa i uwielbienie? Jakie znaczenie ma twoja czy moja modlitwa, jeżeli mam w sobie wrogość i jestem wypełniony niepokojem? Czy niebo jest, może być otwarte nad moim życiem, nad moją modlitwą, nad wznoszeniem moich rąk? Nie sądzę. I znowu Pismo odsyła nas momentalnie, co zrobić. Boże Słowo jest niesamowicie praktyczne. Ewangelia Mateusza coś mówi na ten temat. Bardzo dokładnie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 23 i 24 werset. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, a ja dodam, że ty coś przeciwko bratu, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Dokończ uwielbiania, dokończ się modlić, dokończ cokolwiek będziesz robił w Kościele. Często Boży pokój w nas jest pochodną naszego pojednania z kimś. Jeszcze raz to powiem. Często Boży pokój w nas jest pochodną Bożego pojednania z kimś. Kiedy brak pojednania, Boży pokój nie będzie się manifestował w naszym życiu. I będzie to miało skutek pierwszy w nas, a potem wokół nas, a także jest możliwe, że i szerzej w Kościele. Bóg chce, abyśmy wnosili Jego rodzaj pokoju. Już tu wymieniłem te słowa. Pamiętacie historię, kiedy Jezus wysyłał uczniów, 72 uczniów i mówi, idźcie tam, głoście Ewangelię i tak dalej. I tam są takie słowa, ja może przeczytam ten jeden werset, to jest Ewangelia Łukasza 10, 6 rozdział. I kiedy dawał polecenia tym 72 uczniom, mówił tak, jeśli jego mieszkańcom okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, kiedy będą wchodzić do domu. A jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Jeszcze raz. Jeśli jego mieszkańcem, czyli domu, okaże się człowiek pokoju, spłynie, i to jest ważne, spłynie na niego wasz pokój. Czyli my możemy być, albo nie możemy, tylko jesteśmy przekaźnikiem pokoju. Fizycznie przekaźnikiem. Jak to jest możliwe? Dlatego, że pokój tak naprawdę jest duchem. Pokój jest Duchem Świętym. Jest owocem Ducha Świętego. Więc twoje namaszczenie, które masz jako chrześcijanin, do czegokolwiek ono jest, ty możesz działać w tym namaszczeniu, a do pokoju każdy ma namaszczenie. Możesz go udzielać. Możesz go wnosić, ale jeśli go nie masz w sobie, to możesz wnosić niepokój i będziesz go wnosił, nawet gdybyś nie chciał. Więc ten rodzaj pokoju Jezus nakłada na nas w postaci Ducha Świętego i mówi, idźcie, udzielajcie z niego, noście go. A diabeł posyła nas ze swoim rodzajem niepokoju. Pierwsze go wzbudzi, a potem mówi, idź i działaj, a w nas się... Wiecie, gotuje. Więc jaki to rodzaj niepokoju, który wznieca diabeł? Zakamuflowany, ukryty, zaowalowany piękną miną, czasami nawet pobożną, ale rodzaj niepokoju. W Rzymian 12:18 czytamy, jeśli to od was zależy, miejcie pokój ze wszystkimi. Jeśli to od was zależy, więc nie jesteśmy zwolnieni, a wręcz jesteśmy napomnieni do tego, aby działać w tej sprawie i znowu pokój to jest aktywność duchowa, działać w tej sprawie, aby pokój się manifestował. Jeśli to od was zależy, nie przeczę, są sytuacje takie, kiedy możesz nie mieć wpływu na wrogość, agresję, ale zrób ze swojej strony wszystko, co jest możliwe, aby się pojednać, aby się czasami ukorzyć,
aby czasami błogosławić się wzajemnie, aby prawdziwie Boży pokój, który mamy mieć i obyśmy zawsze go mieli, nad nami się manifestował. Werset czwarty dalej tego samego fragmentu, jesteśmy w liście do Filipian, mówi dalej, to są kolejne warunki. Radujcie się w Panu zawsze. Radujcie się. Mamy się radować. Radość Pana jest naszą siłą. Pamiętamy ten fragment z księgi Nehemiasza 8:10. Ja go przeczytam z tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Tam jest napisane, i powiedział im, idźcie, jedzcie tłuste potrawy, pijcie słodki napój, poślijcie porcje tym, którzy nic sobie nie przygotowali. Dzień ten bowiem jest święty dla naszego Pana. Dlatego nie smućcie się, nie smućcie się, gdyż radość Pana jest waszą siłą. I to Paweł wymienia jako warunek Bożego pokoju w nas. Nie możemy być smutni, bo nie mamy powodu do tego, aby być smutni. Jeżeli się zastanawiasz, a z czego się mam cieszyć, to się zastanów, z czego cię Bóg zbawił, od czego cię wyrwał, jak cię przeprowadził, że aż do dzisiaj możesz w bezpieczeństwie, w pokoju i w radości siedzieć tutaj na tym miejscu. A więc radujcie się. To jest fizyczne zachęcenie do tego, byśmy byli zawsze wypełnieni Bożym rodzajem radości, dlatego że ona będzie posilała nie tylko nasz umysł, ale tutaj jest ciekawy fragment, nawet nasze ciało. Jeżeli będziesz radosny, twoje fizyczne ciało będzie doznawało wzmocnienia. O tym mówi na przykład psalmista Dawid. On tam, nie pamiętam w którym psalmie, ale mówi, jak się bałem i to aż moje kości truchlały, aż wszystko pękało we mnie, bo był strach, bo była świadomość popełnienia grzechu chyba z Betrzebą. Jego to fizycznie łamało. Więc tym bardziej, jeżeli jesteśmy rozradowani w naszym Panu, jesteśmy szczęśliwi z tego, co Bóg robi w naszym życiu, jest to naszym posileniem dla naszego ciała. Werset piąty, żeby już troszkę przyspieszyć, mówi tak, bądźcie rzetelni we wszystkim. Cokolwiek robimy, róbmy jak dla Pana. To jest taki slogan, który często powtarzamy sobie, ale bądźmy świadomi, że Jezus dla nas zawiesił wysoko poprzeczkę. On ustanowił zasadę drugiej mili, tak to się potocznie nazywa. Wiecie, o czym mówię. Jeżeli ktoś ci nałoży ciężar i każe ci nieść przez jedną milę, to powiedz, że będziesz niósł jeszcze drugą milę. To się nazywa program Chrześcijanin Plus. W tej chwili jest dużo tych plusów, jest mieszkanie plus, emerytura plus, wczasy plus, ja już nie wiem ale jest to takie nośne i tak sobie pomyślałem, że my nie możemy być chrześcijanami zwykłymi, my musimy być chrześcijanami plus, czyli wersja, że jesteś i robisz to, co mówi Boże Słowo, a potem dodajesz jeszcze coś od siebie, to jest chrześcijanin plus, więc rzetelność. Werset szósty mówi tak, nie zamartwiajcie się. To także jest Boża strategia, aby nas pozbawić Bożego pokoju. Nie zamartwiajcie się. Wzniecanie w nas niepokoju jest rolą i zamiarem diabła. Nie troszcie się o nic, czytamy dalej. Sami chcemy nosić nasze ciężary. Sami chcemy być odpowiedzialni, co będzie za miesiąc, co będzie w naszym życiu, gdzie będziemy pracować, a co z naszymi dziećmi, a jak moja praca, jak moja emerytura, a jak moje sprawy. Ileż tych wszystkich trosk możemy sami sobie na głowę nałożyć? A Boże Słowo mówi, nie martw się o nic, dlatego że ja jestem twoim Panem. Ja będę cię prowadził, ja cię będę zachęcał, ja cię będę obraniał. Każdą kartkę, jak otworzysz, znajdziesz dla siebie obietnicę, tylko ją weź. Zacznij przez nią żyć. A więc nie zamartwiajcie się, bo zamartwianie się tak naprawdę to jest niewiara Bogu. Zamartwianie się to jest rozmijanie się z Bożymi obietnicami. Albo powiem jeszcze inaczej, zamartwianie się to jest ignorowanie Bożych obietnic. Bo skoro Bóg mi dał obietnicę, to dlaczego się zamartwiam? A jeżeli się zamartwiam, to znaczy, że ta obietnica dla mnie nic nie znaczy. Dlatego, że moja troska jest ważniejsza. Będę się zamartwiał. W tym samym wersecie czytamy drugą wskazówkę. Bądźcie wdzięczni. No i znowu pytanie, no ale za co? Przecież wiesz, jak jest ciężko, jak jest kryzys, jak ten. To porozmawiaj z siostrą Łucją, która wraca z Tanzanii i zapytaj, jak tam jest. To już będziesz wiedział, za co masz być wdzięczny.
że tam się na przykład zbiory nie udały od 5 lat i nie mają wody i w zasadzie ludzie umierają fizycznie z głodu. Ja nie mówię, że to ma być jak gdyby naszą radością, że nas to nie dotyka, ale to ma być naszą wdzięcznością, że Bóg posadowił nas akurat w tym miejscu, w takim miejscu, w takim zakątku Europy, w pięknym regionie Ziemi Cieszyńskiej. Wiecie co, ja sobie uświadomiłem niedawno, takich, nie wiem, wielkich burzach, powodziach cały czas słyszymy. A pamiętacie, żeby coś dotknęło nas tutaj? Ile jest jakichś skrajnych rzeczy atmosferycznych, które nawet w Polsce się wydarzają. I to często otwieramy, to co chwilę jest alert, alert, alert. Słuchajcie, czy mieliśmy tu jakąś wielką powódź, jakieś, nie wiem, trzęsienie, jakiś, nie wiem, nieurodzaj? Żyjemy naprawdę w błogosławionym zakątku Polski. Bądźmy tego świadomi. A więc wdzięczność, wskazówka apostoła Pawła, żeby Boży pokój mógł się manifestować w tobie i we mnie. Wdzięczność tak naprawdę to nie jest jakiś jednorazowy akt, że musimy sobie pomyśleć, że inni mają gorzej, a my mamy lepiej, to teraz będę wdzięczny. Nie. Wdzięczność to jest styl życia przed Bogiem. Amen? Amen. Zapamiętajmy to. Wdzięczność to jest styl życia przed naszym Bogiem. I teraz na te wszystkie warunki apostoł Paweł nakłada właśnie werset 7, który mówi, że a pokój Boży będzie strzegł. Ale znowu uwaga tutaj, będzie strzegł. Czyli jest coś, co będzie nas atakować. Jeżeli Paweł mówi, że pokój ma nas strzec, to znaczy jest pewna presja na świecie, pewna siła na świecie i my wiemy dokładnie, o jaką siłę chodzi, która będzie nas atakować, która będzie próbowała nam to zabrać, która będzie się próbowała przebić. Ale tu jest obietnica. Boży pokój będzie nas strzegł. A jeżeli nas będzie strzegł, to znaczy, że on jest silniejszy i mocniejszy niż wszystko inne, co nas atakuje. I na końcu jest werset 8, który, jak powiedziałem, to jest taka wisienka, który mówi o Bożej higienie naszego umysłu. I znowu mówimy cały czas o umyśle, nie o duchu w nas. I tak jak nasze ciało, tak sobie pomyślałem, że nasze ciało, nikt nie ma problemu z tym, że nasze ciało musi podlegać higienie. Co to znaczy? Wiadomo, że musi być odżywiane nasze ciało, że musi być myte, że musi być pielęgnowane, że musi mieć odpoczynek nasze ciało, tak? To jest higiena dla naszego ciała, aby ono mogło funkcjonować, bo Bóg to zaplanował. Jeżeli ktoś myśli, że nie musi odpoczywać, to odsyłam do aktu stworzenia świata, bo Bóg musiał. Albo inaczej, Bóg odpoczął, ale nie musiał. Źle to powiedziałem. Bóg odpoczął w 7 dniu, ale wcale nie musiał, bo był Bogiem. Dlaczego odpoczął? Ano po to, żeby tobie i mnie dać przykład, że my musimy odpocząć po naszej pracy. Więc Boża higiena naszego umysłu musi dotykać tego wszystkiego, co do nas wchodzi. Jak funkcjonuje, co przyjmuje, na co się zgadza, żeby patrzeć, na co się zgadza, żeby słuchać. To jest higiena Bożego umysłu. Nasze myśli powinny podlegać selekcji. To, co dopuszczamy do siebie, to, co czasami świat próbuje wepchnąć w nasze. Ja na przykład, nie wiem, coś oglądam, to we mnie się gotuje, jeżeli słyszę tyle reklam. Ja mówię, ja nie chcę tego słuchać, mnie to drażni. Po co mi te reklamy? Ja nie daję zgody. Wyłączam wtedy albo przełączam, dlatego że świat będzie ci wpychał swoje informacje, a ja nie chcę tych informacji. Ja chcę decydować, która informacja może do mnie wejść, a która nie. Więc Boża higiena, o której Paweł pisze w wersecie 8, polega na tym, żebyśmy mieli myśli jakie? Szlachetne. Konkretnie piszemy szlachetne, czyli godne szacunku. Aby one były sprawiedliwe dalej. A więc mogą też być, słuchajcie, myśli niesprawiedliwe. Możemy kogoś niesprawiedliwie osądzać. Więc możemy sami mieć niesprawiedliwe myśli. Paweł zachęca, miejcie myśli sprawiedliwe, dlatego że to jest domeną Bożego Królestwa. Królestwo zasadza się na sprawiedliwości. Dalej, myśli mają być czyste.
Co to znaczy? To znaczy, że mogą być nieczyste, mogą być nieszczere. Możemy mieć piękny uśmiech przyklejony do buzi, a w sercu sobie myśleć, bracie, a jakby ci się tak trochę noga podwinęła, to by nie było źle, to by był obraz Bożej sprawiedliwości. Jakbyś tak miał troszkę, wiesz, jakby ci się tam, nie wiem, auto ukradli albo coś by się wydarzyło. Miejmy czyste myśli. Miłe. Miłe dla siebie i miłe dla innych. I to znowu jest ważne, bo my często jesteśmy w stanie wygenerować miłe myśli w stosunku do innych, ale siebie oceniamy z jakichś tam powodów surowo. Bądź, miej miłe myśli, dlatego że Bóg ma miłe myśli o tobie. Jezus ma miłe myśli o tobie. On dokonał aktu śmierci własnej na krzyżu właśnie dlatego, że miał miłe myśli o tobie. Więc mamy mieć miłe myśli o sobie i o innych. Godne polecenia. Dobry wzór do naśladowania. Bądźmy inspiracją. I znowu, my zawsze jesteśmy jakąś inspiracją. Dla różnych ludzi różną. Ale bądźmy dobrą. Bo możemy być, może się zdarzyć taka sytuacja, bo możemy być inspiracją w złym. Że ktoś nas, słuchając nas, oglądając nas, widząc nas, będzie to dla niego zła inspiracja. Dalej, godne polecenia, zasługujące na uznanie, wzór. Słuchajcie, widzicie, jak wysoko jest wyciągnięta poprzeczka. Byle jakość króluje w tym świecie, ale w Bożym Królestwie nie ma byle jakości. Dlatego tutaj Paweł pisze, zasługujące na uznanie, na wzór i godne polecenia. W Królestwie Bożym nie ma niskiego standardu. I to dotyczy absolutnie wszystkiego. Królestwo Boże ma wysoki standard w swoim każdym aspekcie. Jeśli myślisz, jeśli się zastanawiasz, co mam na myśli, to popatrz na Bożą świątynię. Jaki tam był standard? Czy tam było cokolwiek przypadkowego? Tam nawet standard montażu był bardzo wyszukany. Popatrz na szaty kapłana, który stawał przed Bożym obliczem raz w roku. Jak one były misterne, jak były bogate, jak one były pełne przepychu. W końcu popatrz na Jezusa. Ja nie mówię, że On był pełen przepychu, ale miał swój wysoki standard i ani na moment go nie złożył. Dlatego my, funkcjonując w Bożym Królestwie, musimy pamiętać, że ono nie ma niskiego standardu. I cokolwiek robimy, cokolwiek robią nasze ręce, czy to robią w kościele, czy poza kościołem, zawsze musimy mieć ten Boży standard z tyłu głowy. Kiedy sami będziemy chodzić według tych Bożych norm, o których pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, tej końcówce listu w czwartym rozdziale, to mówi, że Boży pokój wtedy będzie się w tobie manifestował. Będzie mógł osiąść, będzie mógł przyjść, dlatego że to będzie jego gleba. I słuchajcie, ciekawe, że mówiłem, że na początku, że lubię czytać te końcówki, bo one są takie bardzo praktyczne. Przeskoczmy na moment do drugiego listu do Koryntian 13:11. I pisze tak, inny czas, inny adresat, inne okoliczności. I pisze tak, w końcu bracia radujcie się, bądźcie otwarci na pouczenie, o tym żeśmy jeszcze nie mówili, bądźcie otwarci na pouczenie, pozostawajcie w jednomyślności, a propos sióstr, które tam były wymienione, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Dlatego, że pokój przynosi Bóg, to jest duchowe, to jest duch pokoju, który w nas zamieszkuje, to jest duch, część ducha obecności Ducha Świętego. Więc duch pokoju nie może osiąść w nas, nie może wypełnić naszych myśli, jeśli gleba naszego myślenia, naszych myśli, naszego rozumu nie będzie na to przygotowana. To wymaga starań, to wymaga determinacji, dlatego mówiłem, że pokój to nie jest stan spoczynku, ale stan aktywności duchowej. To dotyczy każdego z nas. To wymaga od nas zaparcia, często przełamania własnej cielesności, ale słuchajcie, nagroda jest obiecana.
Nagrodą jest Boży pokój i to nie taki, jak świat daje. Boży szalom. Na końcu może przeczytam, co słownik hebrajski, tłumacząc słowo szalom, co się w nim zawiera. Zobaczycie, jak duża jest dysproporcja w stosunku do słowa pokój, o którym my myślimy w języku polskim. A więc słownik hebrajski mówi tak, że słowo szalom zawiera pełne zdrowie, dobrobyt, ja to czytam ze słownika hebrajskiego, zupełność i pełność co do liczby, czyli brak braku, pełność i kompletność, bezpieczeństwo, zdrowe ciało, pomyślność, spokój, ciszę i zadowolenie, pokój w przyjaźni i relacjach z ludźmi, pokój w relacjach z Bogiem. To mówiliśmy o tym pokoju, który mamy w zbawieniu. Pokój z samym sobą. Szczególnie w związku z w przymierzu. Brak stanu wojny. Szalom to znaczy też mieć się dobrze, mieć czas łaskawości i powodzenia. Nie frasować się. Być w odpocznieniu. Być uspokojonym wewnątrz, nawet w czasie burzy. To nie znaczy, że burzy nie będzie. To nie znaczy, że przez doświadczenia nie będziemy przechodzić. Być uspokojonym wewnątrz. I o takim pokoju Jezus mówi, pokój zostawiam wam. Boży pokój, Boży rodzaj pokoju. Nie taki, jak świat daje. Nie ma na świecie takiego pokoju. To jest pokój szalom, dany przez Boga. Dany przez Boga dla każdego, kto wierzy, kto chce pójść Jego drogą. Kochani, tym się chciałem podzielić i moją modlitwą jest, aby ten Boży szalom na każdy dzień manifestował się w moim umyśle, w Twoim umyśle, w każdym z nas, aby się manifestował w naszych rodzinach, aby się manifestował w pracy, której wykonujemy, w relacjach z sąsiadami, w relacjach z dziećmi, w kościele, i w nas samym, abyśmy byli sami w sobie wypełnieni tym pokojem.